Nazwisko? Kazimirek. Narodowość? Polska. Rodem? Z Tarnowskich Gór. Skacz! Wracamy do starej górniczej tradycji skoku przez skórę. I to jest najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Spóźniłem się nieco, ale opener się przedłużył i zamiast wracać 7 lipca, zeszło mi do dzisiaj. Pogadamy, pośpiewamy, jestem jeszcze w festiwalowym szale. Chłopie, jesteś w samą porę. Myśmy wszyscy tutaj przyszli pośpiewać, pogadać, ale najpierw musimy skoczyć przez skórę. Skoczyć przez kurę? Synu rolnika, tyś się chyba jajecznicy daje. Jesteś w starym górniczym mieście. Będziemy skakać przez skórę. Oto jest górnicza skóra. Wspaniała, ale do czego to służy? Pójdże, dziecię, ja cię uczyć każę. Wyobraź sobie, że jesteś gwarkiem. Już? No, już. Niedobrze. Nawet po tobie nie widać. Danusiu, przytrzymaj mi. I ubierz to teraz spokojnie. Zapnij się ostrożnie. Dziękuję ci. Popraw, jak przystało na dobrego gwarka. Już prawie. No widzę, jeszcze popraw. O, samo się poprawiło. Stań mocno na nogach. Pochyl się. Przygarb. Chłopie, ty pracujesz pod ziemią. W niskich chodnikach. Może i dzisiaj jest niedziela, ale ty nie idziesz do gryfnego kafeju na kawę. Pyrlik masz? No, niby mam. Guzik ma. Tak trzymasz pyrlik, tak trzymasz żelazko. Ancymonie. Tak się trzyma żelazko, tak się trzyma pyrlik i tak się pobija. Kupujesz? Kapuję, kapuję, tylko nie wiem po co. Skałę urabiasz, gwarku ty jeden. Chodnik prowadzisz w twardej skale. Pobijaj dalej. Ale ciężko mi. Pobijaj, gagatku. Dopiero w XIX wieku wynaleziono materiał wybuchowy i wtedy dopiero drążono chodniki w kopalni przy użyciu tego materiału. A herb górniczy umiesz pokazać? A herb to umiem. I tak właśnie wyglądają narzędzia w herbie Tarnowskich Gór. Brawo! Ej tam, gwarku! Dźwigaj to, szychta jeszcze nie skończona. Zmęczyłem się troszkę. To sobie usiądź i odpocznij. Ale tu nawet ławki nie ma, ani krzesełka. No krzesło jest, ale nie dla ciebie. W kopalni jesteś, siadaj na tyłku. Ale ja sobie spodnie pobrudzę. Albo podrę na ostrym kamieniu. Postaw sobie kaganek, będziesz miał jak kolację przy świecach. No właśnie, podrzesz sobie. Nareszcie myślisz jak prawdziwy gwarek. Gwarkowie też nie chcieli siadać swoimi tyłkami na mokrych i twardych skałach. Dlatego nosili fartuchy wykonane ze skóry. Ubierz to. Mówili na nie skóry albo łaty. Nie przeciekały i nie darły się.
Takie to miłe. Miłe, miłe, zwłaszcza jak przyjdę za godzinę i trzeba pracować na klęczkach. Obróć sobie tą skórę. Klękaj. I pobijaj. Jak ci to nie przemoknie, to dopiero będzie miło. A my tu gadu, gadu, a lisy u sedlaczka czekają. O jakich lisach pan mówi? Lisy to młodzi górnicy. Chcą być przyjęci do stanu górniczego przez stare strzechy, czyli doświadczonych górników. To ceremonia o długiej tradycji. Prowadzi ją lis major. Czy wszystko już rozumiesz? Prawie wszystko. Ale obiecał pan, że sobie jeszcze pośpiewamy. Śpiewanie pieśni górniczych odbywa się po ceremonii, podczas biesiadnego urzędowania, zwanego karczmą piwną. A. Do dzieła zatem. Niemniejszym wzywam lisa majora, by wyprowadził lisy, stare strzechy, mieszczki tarnogórskie z domu sedlaczka. Zapraszam orszak z lisami tutaj pod scenę. Przywiodłem tych oto adeptów górnictwa. Czego lisy chcą? Po zdobyciu wstępnej wiedzy i zapoznaniu się w kopalni z ciężką pracą górnika, przychodzą do was z prośbą, stare strzechy, abyście ich przyjęli do świetnego stanu górniczego. Czy ciężki ten zawód jest im znany? Zaręczam, że znają swój najważniejszy obowiązek. Jaki to obowiązek? Wytrwale w brokach drogę kuć. Czy będą z godnością nosić miano gwarków? Zapewniam, że wszyscy tutaj zebrani będą zawsze stanowi górniczemu wierni. Wierni i oddani! Wierni i oddani! Jeszcze raz. Wierni i oddani! Wobec tego w imieniu starszej braci górniczych przyjmuję was do naszego grona, a skokiem przez skórę i przypięcie tejże pasuje was na górników. Nazwisko? Kazimirek. Narodowość? Polska. Rodem? Z Tarnowskich Gór. Skacz! Gwarkiem, nam razem i przyjacielem.
Nazwisko? Rosjanow. Narodowość? Ukraina. Rodem? Nie. Skacz. Brawo! Nazwisko? Narodowość? Polską. Rodem? Katowice. Skacz. Mianuję cię Gwarkiem, bądź nam bratem i przyjacielem. Drodzy Tarnogórzanie i goście. Jeżeli mogę jeszcze chwilę, mamy jednego i jeszcze lisa. Tak. Tak i mały. Zapraszamy. Czyli nazwisko? Ziemianek. Narodowość? Polska. Rodem? Z Tarnowskich Gór. Skacz. Gratulacje, zdążyłeś na ostatnią. Można. Drodzy Tarnogórzanie i znamienici goście, zapraszamy każdego z Państwa do skoku przez skórę. Kto tylko może i ma ochotę, niech skacze. Bryła galeny jest do Waszej dyspozycji. Kto ma ochotę zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe z gwarkami lub mieszczkami, do tego też serdecznie zapraszamy. A zgodnie z tradycją biesiadną prosimy wszystkich do wspólnego zaśpiewania piosenek, które nuciły nasze mamy, babki i prababki. Przepraszam. Hops! Proponuję jeszcze uklęknąć. Super skoczyłaś. Możesz jeszcze do mnie podejść. Brawo! Możesz podejść. Gratuluję ci, też ci chciałem złożyć gratulacje. Dobrze, super wyszło. Byłaś najodważniejsza z wszystkich Tarnogórzanek. Dobrze? Jak masz na imię? Henia? Hania, super. Dobrze. Razem. Nazwisko albo imię. Stasiu. Stasiu może w duecie skoczy z mamą. To będzie bezpieczniejsze. Tak? Tak? To może tak. O, na raty to jest. Teraz na raty. Stasiu, chodź. Stasiu, brawo Stasiu. Może Mariusz, ty będziesz pytał o nazwisko, dobrze? Uwaga, proponuję bezpieczną odległość, bo mamy okulary. Super! Super!